W dzisiejszym filmie Spec Simulatora po pierwsze musimy sobie zrobić 15 rebirthów, a po drugie dzisiaj wam opowiem o kolejnych rzeczach, na których łatwo da się zarobić na tym update'cie, bo tak jak wam mówiłem, ten update wcale nie jest zły. Zresztą zobaczcie moje gifty, mam 273 gifty. Poprawili drop dino giftów i tych dino giftów teraz na przykład dużo leci, do tego macie meteor giftu, do tego są inne rzeczy. Tak jak wam mówiłem, ten update jest naprawdę ciekawy, pomimo tego, że no jest trudny, jest dużo trudniejszy niż inne update'y. Bo żeby zrobić te 15 rebirthów, no to trochę trzeba niestety posiedzieć i w ogóle też dodali topkę rebirthów. I zobaczcie, tutaj gościu ma 155 rebirthów. Nie wiem, jak gościu to zrobił, czy to na cheatach zrobił, czy to na jakiś bugu zrobił, ale jak ktoś zrobił 155 rebirthów, to myślę, że ja dzisiaj dam radę 15 zrobić, żeby nam się oczywiście tutaj to odblokowało, bo powiem wam, że na dwóch kontach całkiem sporo mi tych kart wyleciało. Na tym koncie mam 34 karty, na drugim koncie też mam jeszcze raz tyle, a więc myślę, że uda nam się trochę tych pokoi pootwierać razy 100. Tylko w sumie może 2 minuty poczekajmy na początku na tą skrzynkę. Tą skrzynkę sobie rozwalimy, bo ona też jest ciekawa. Rozwalacie ją minutę, a tak naprawdę zgarniacie za nią przy dobrych lotach 2 miliony gemów, bo te karty o dziwo chyba jeszcze dalej chodzą powyżej miliona, czy już spadły trochę niżej. Nie, no dobra, trochę spadły. No to macie 1,5 miliona tak naprawdę za rozwalenie skrzynki. Myślę, że dla graczy free to play to jest mega opcja i mega dużo można zarobić, jeżeli będziecie pilnować co 15 minut, żeby to rozwalać. No bo to po prostu idziecie sobie, jak pokaże się ta skrzynka, rozwalacie ją w minutę i tyle. Trochę daleko ta skrzynka jest. Mogłaby być gdzieś bliżej, a tak to trzeba sporo jechać na tej desce. Ale dobra, poczekajmy to minutę 40, zobaczymy, czy wylecą nam jakieś karty z tej skrzynki. Maksymalnie 2 mi wyleciały z tej skrzynki. Dobra, i zostało 7 sekund do respu, rozwalimy sobie tą skrzynkę i w ogóle też z drugiego kąta muszę przerzucić Huge'a, bo udało mi się trafić tego nowego Huge'a, tego Dino Jajko, bo Dino Jajko. Na głównym koncie chyba mi się nie udało. No na głównym koncie jeszcze niestety mi się nie udało, ale powiem wam, że szanse chyba są mniejsze niż ci likerzy mówią. Wątpię, żeby szanse były dokładnie same jak na tego Dino Psa, bo zaraz zobaczycie, ile tych Huge'ów zwykłych jest. Jest ich mniej niż tych Dino było wcześniej, a ludzi w Pet Simulatorze jest też dużo. Dobra, zobaczmy, czy coś nam ciekawego wyleciało. Czy wyleciała nam jakaś karta? No tu za bardzo nie widzę, mieliśmy 34 karty. Teraz mamy dalej, no to żadna karta nam nie wyleciała. No dobra, to unlucky. Dobra, wracamy tutaj. Jeszcze właśnie, zanim weźmiemy się za rebirthy i wszystko, to musimy inną rzecz sprawdzić. Oni teraz zmienili coś z aukcją, znaczy z tą loterią. Musimy sobie to zobaczyć. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Zmienili czas, zobaczcie, 34 minuty do końca loterii. No to nie wiem, czy to jest dobre. No mogę sobie coś tam wrzucić, 114, ale nawet mi się nie chce tego sprawdzać. Jak wygramy, to wygramy, jak nie, to nie. Idziemy robić te rebirthy teraz na początku. Tylko muszę sobie w sumie multikontem przyjść na ten serwer, żebyśmy szybko te rebirthy po prostu robili. Dobra, i mamy moje multikonto. Robimy te rebirthy na początku, spróbujmy do 8, zobaczymy, jak to jajko na tym tutaj Secret Labie wygląda. No ale finalnie tutaj wszystkie tikety zmarnujemy. I w ogóle też jedna rzecz, o której wam powiem, którą powinniście robić, to w tym update'cie mega łatwo można gold jajka otwierać. Gold jajka są mega tanie, a więc jak otwieraliście normalnie, to otwierajcie gold i spokojnie wam starczy waluty. Ale dobra, jak lepiej te rebirthy teraz spróbujmy na początku do 8, teraz mamy 5 rebirtha. Dobra, i powiem wam, że chwilkę to zajęło, ale mamy 8 rebirtha. Będziemy mieć 8 rebirtha i powiem wam, że liczyłem ze stoperem, ile zajmuje zrobienie jednego rebirtha i zrobienie jednego rebirtha zajmuje 7 minut i jeszcze tak naprawdę nie zrobiłem go perfekcyjnie, bo ominąłem jeden przycisk i szukałem go tak z 30 sekund, a więc tak 6,5 minuty zajmuje zrobienie jednego rebirtha. Zaraz policzymy, ile jeszcze musimy poświęcić, żeby zrobić kolejne 7, żeby było te 15 właśnie. No licząc, że będziemy 7 minut te rebirthy robić, bo coś tam nam się popsuje, to 49 minut jeszcze muszę na to poświęcić, żeby zrobić kolejne 7, żebyśmy mieli tą stówkę, ale dobra, teraz odblokujmy sobie to wszystko, żebyśmy mieli ten lab X50 i zobaczymy, jak to właśnie tam wygląda. Jakie tam jest jajko i czy coś ciekawego z tego jajka leci, oprócz tego, że no macie razy 50 szansę na huge'a z tego, bo tutaj nie możemy u znajomego tego zrobić, tylko musimy sami sobie to odblokować u siebie. A więc odblokowywuję sobie to i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, i odblokowałem wszystko i mamy tutaj ten secret lab razy 50. Zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądać. Jakie jajko tu będzie? No w sumie też takie normalne. Weźmy sobie nasze pety, rozwalmy to, zobaczymy, czy coś ciekawego nam tu wyleci. Tu mamy szansę na huge'a 1 do 1600, coś takiego. A więc no nie jest to jakaś super duża szansa, niestety. Musimy jeszcze zrobić 7 rebirthów tutaj do jajka razy 100 i wtedy zużyjemy wszystkie karty. Tutaj po prostu tak dwa razy sobie rozwalmy to, zobaczymy, czy coś ciekawego tu leci. No cztery itemki, nie za dobre. Dobra, jeszcze zraz to rozwalmy i za bardzo nie marnujmy czasu na to. W ogóle ile mam już tych kart, bo cały czas też dropie 33, no to 35 mieliśmy, no to jedna nam poleciała, nie za dużo. No i giftów mamy prawie 250 i tych w ogóle meteor mamy 13. Dobra, zobaczmy jeszcze z tego, idziemy robić kolejnego rebirtha. No, no, dawaj, dawaj. No,
5 itemków, ale nie za dobre itemki lecą, powiem wam. Jestem ciekawy, czy ma sens robienie dalej tych rebirthów, no bo to naprawdę trzeba mieć nierówno pod sufitem, żeby 100 rebirthów zrobić. Zrobienie 15 rebirthów jest turbo czasochłonne, a 100? Zrobienie 100 rebirthów myślę, że z 12 godzin by zajęło. 10-12 godzin. Komu chciałby się w kółko robić to sam przez 10 godzin? Dziwni są ludzie. Tutaj w ogóle jest napisane, że jak wbijemy sobie ten 15, to właśnie nam się blokuje coś. Dobra, jeszcze 6 rebirthów teraz nam zostało. Dobra, i powiem wam, że trochę to zajęło, ale będziemy mieć w końcu tego 15 rebirtha. W miarę fajna to jest mechanika, tylko denerwuje trochę powtarzalność, jakby, że w kółko to samo tak naprawdę robicie. Zróbmy sobie teraz tego 15 rebirtha i zobaczymy jeszcze, co będzie na 16. Może na 16 będą jakieś kolejne dziwne nagrody. No bo teraz oczywiście Secret Lab razy 100 nam się odblokuje, tylko oczywiście musimy dać sobie pety jeszcze tutaj z powrotem i wszystko odblokować, a więc dobra, wszystko ponownie odblokowywuję i będziemy tutaj mieć to piękne pomieszczenie, no bo tutaj widzicie, na jakby tajkunie multikonta nie mamy do kliknięcia, więc musimy sami to blokować. W ogóle zobaczmy, czy coś ciekawego nam wyleciało. Ile teraz już tych kart mam, bo powiem wam, że też szafkowałem. 38 kart mamy, Dino Giftów mamy prawie 300 i czy może jakiś siódżyk nam wyleciał na tym koncie? Nie, tu nic tam nie wyleciało. Dobra, odblokowywuję tego rebirtha i w końcu będziemy mogli razy 100 Secret Lab otwierać. Zobaczymy, co tam ciekawego jest, zobaczymy, jak tam to właśnie jajko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że jakoś ciekawie to będzie wyglądać i mam nadzieję, że uda nam się huge'a trafić. Dobra, i wszystko mamy ponownie odblokowane, możemy sobie już tutaj wejść, ale zobaczmy jeszcze na początku z tym rebirthem, czy teraz tu jakaś dodatkowa nagroda będzie, bo 100% specjalnie skończyłem, ale tutaj kompletnie nic nie ma dalej. Czyli te rebirthy prawdopodobnie się robi, żeby sobie robić te rebirtha, więc jak ktoś zrobił 100 rebirthów, to naprawdę ma nierówno pod sufitem, tu nawet nagrody nie ma za tą topkę. Ale my za to możemy sobie tu wejść. I tu mamy jajko, i tu mamy właśnie szansę razy 100 na tego huge'a. To jajko ma 1000 HP. Zobaczmy, czy tutaj coś dobrego w ogóle z tego jajka leci. Obstawiam, że niekoniecznie i tylko szansa na huge'a z tego jest. Ile tych teraz kart mamy? Teraz tych kart mamy 37 na tym koncie. Na drugim koncie też mam tego dużo. Musimy sobie teraz z drugiego konta to wszystko poprzerzucać i zobaczymy, czy coś się uda wydropić. Czy uda się tego wydropić huge'a. Z tego razy 100 jest szansa 1 do 800, a więc jest naprawdę duża. Myślę, że mamy szansę na tego huge'a jak najbardziej. Tym bardziej, że niedużo osób ma pewnie te 15 rebirthów. Tutaj nam się to posypało, no i drop niestety nie jest szczególnie mocny. Dobra, jeszcze raz to rozwalmy i zobaczmy, czy może coś lepszego leci, jak nie, to wszystkie takie karty po prostu zużywam. I zobaczymy, czy wtedy nam huge wyleci i dalej się zastanowimy, co robić. No bo wydaje mi się, że tutaj dosyć łatwo jest zdobyć tego huge'a właśnie. Dobra, jeszcze raz przy was to rozwalę, przerzucamy z drugiego konta wszystkie rzeczy i zużywamy te wszystkie karty. W ogóle tutaj jak tego rebirtha klikniemy, to... Znaczy najedziemy, to mamy plus 300% coinów. No to teraz już mogę sobie chyba charge jajko otwierać jeszcze do tego goldy i raczej już mi się nic nie skończy, waluta w sensie. Dobra, zobaczmy, czy teraz nam coś ciekawego wyleci. Huge'ik? Nie, niestety nie ma. Dobra, przerzucę z drugiego konta rzeczy i zobaczymy, co dalej będziemy robić. Dobra, przerzuciłem sobie wszystko. Tu mamy 4 karty, ale mam jeszcze więcej. Tu tego huge'a właśnie wydropiłem sobie na drugim koncie, które jest warte 113 milionów. Tutaj jeszcze więcej kart sobie przerzuciłem i tutaj gifty. 240 giftów prawie. No i teraz licytacje podobno 2 godziny trwają, a więc długo, powiem wam. Tutaj masz, dziękuję za takie rzeczy, tutaj dla mnie, o, też się przyda. Tutaj oczywiście też pozdro, 5 meteor giftów. Tu jest jakaś dziura pod mapą, no ale nie mam jak za bardzo tego sprawdzić. Tutaj pozdro oczywiście, tutaj na odcinku odbieramy taki gift, tutaj 33 gifty. Trzymaj i oczywiście pozdrawiam. No i tutaj też Oskara pozdrawiam i za 2 dni ma urodzina, więc wszystkiego najlepszego, przyspieszone. Tutaj no, penik, o, przyda się. Tutaj pozdro, tutaj chyba też pozdro, tutaj coś takiego mamy, zahasztagowało. Tutaj lotniczy z petem, tutaj chyba kończę z petem, ale dziękuję za huge'a w takim razie. Tutaj jakieś znaki zapytania, tutaj jakieś litery, ale też dziękuję, tutaj jeszcze pozdrawiam Popkata. Co z Huge Angel Dogiem? No jest sobie tam, jak po schodach wejdziesz. Tutaj jeszcze mamy coś takiego, tutaj otwórz na odcinku, otwieramy, tutaj pozdro. No i tutaj też pozdro. Dobra, ile łącznie mamy teraz tych kart całych? Stówkę mamy czy nie mamy? 68, dobra, to do stówki nam dużo brakuje. I to jest warte 50 milionów. Ile kosztuje teraz ten cały huge raptor, bo to się nazywa raptor? 427 milionów i tylko 152 są takie. No to powiem wam, że dałoby się sporo zarobić na tym. W ogóle zobaczmy, jak wygląda ten cały Dino Egg. Czy jakoś tak, on jest tutaj. No i takiego huge'a mam. Powiem wam, że fajnie wygląda w sumie. No nie jest to taki zwykły huge pet, fajnie wygląda. Mam nadzieję, że więcej mi się uda ich wydropić. Dobra, ale idziemy sobie tutaj na tą eventową mapkę. Oczywiście do tego miejsca i na początku spróbujmy otworzyć, no oczywiście za 68 tych kart tutaj to pomieszczenie. Nie będę wam tego pokazywać, jak coś ciekawego mi się pokaże, to wam to pokażę. Zobaczymy, czy z 68 będzie mieć farta i z 68 wyleci nam właśnie huge pet. A jak nie, to na taryplazie dokupimy jeszcze tego trochę. Dobra, i została nam ostatnia karta. Powiem wam, że sporo czasu zajmuje rozwalanie tego. Jakby to jajko strasznie długo się rozwala, tak myślę, że
40 sekund to jajko się rozwala, 30-40 sekund, a więc na godzinę, no nie wiem, ze 100 jesteście w stanie takich rozwalić. Powinni to zmienić, żeby to się jakoś turbo łatwo rozwalało, bo mechanika jest fajna, ale no to jajko się długo rozwala, nawet jak macie najlepsze pety, ja mam praktycznie najlepszego możliwego peta i Rainbow Shiny Huge, jak mam takiego peta, 3 takie mam nawet i tak jest ciężko, powiem wam. Dobra, zobaczmy, czy coś nam tutaj wyleci z ostatniego, nie wyleciało nam, Dino Gift nam wyleciał, no to ciekawie w sumie. Zobaczmy, czy mam jakiegoś Huge, bo jakby nie sprawdzałem tego, tylko po prostu cały czas rozwalałem, ale no nie widzę żadnego nowego. Powiem wam, że muszą zmienić jedną rzecz, muszą zmienić, żeby pet mnie nie chce wpuścić, a dobra, tu zamknięte jest, pety mi się zamknęły w tym pomieszczeniu, no muszą to zmienić ewidentnie. Dobra, pójdźmy na Triplazy, zobaczcie, jak to tam wygląda. Trochę rzeczy może jeszcze dokupimy. W ogóle, żeby w tej topce być, to wystarczy chyba mieć 17, a nie, dobra, 37 rebirfów. Wydawało mi się, że 17. No jestem ciekawy, czy tu będą jakieś nagrody za tą topkę, bo tu nie ma nic napisane, a tej topki w ogóle wczoraj nie było chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, pójdźmy na Triplazy, zobaczymy, co tam się dzieje. Kupimy może jeszcze trochę tych ticketów i spróbujemy tego Huge'a wydropić zakichanego, bo on jest naprawdę dużo warty. Trzeba poświęcić na to sporo czasu, ale jak wam taki jeden wyleci, no to macie 400 milionów. Oj, właśnie, kolejna rzecz, o której zapomniałem, to Daker. Jakby wrzucałem mocne pety do Dakeru, a dzisiaj jeszcze w ogóle tego Dakeru nie odbieraliśmy. I teraz jeszcze chyba w ogóle mocniejsze będziemy mogli wrzucić. No wrzuciłem takie, no dobra, to może nie są takie super mocne. 438 tysięcy gemów, no ale i tak sporo dostaliśmy. Jakie teraz możemy wrzucić? No teraz takie możemy wrzucić. Troszkę lepsze od tych są. Albo takie rainbowy. Dobra, lepiej te wrzucić. Rainbowy bardziej zawsze oddawały. Wrzućmy sobie te, zobaczymy, co z tych rainbowów nam po prostu wyleci. Dobra, i teraz pójdźmy na Trade Plaza. No i na Trade Plazie przydałoby się jeszcze dokupić tych kart tak z 50. W ogóle tu nowy Huge jest. A nie, to chyba stary. To chyba z tamtego Blade. Już powiem wam, że nie wiem, które Huge jest od którego paku. Oni te paki teraz co tydzień nowe dodają. A nie, z tego chyba jest. Tutaj mamy tego Mecha Dino. I tutaj mamy nowego Hydra Dino. No też ładnie wygląda. Dobra, ale my przyszliśmy tutaj na pewno po karty. No i może standardowo po jedno jajko, ale tymi kartami na początku się zajmijmy. Kupmy tak sobie z 50 tego. Powiem wam, że dużo czasu na to schodzi, ale jeszcze raz spróbujemy. Tutaj jedną sztukę też poniżej rapu mamy. No nie wiem, czy ktoś ma tego więcej. Nie chce mi się tak po jednej sztuce tego kupować. Tu mamy 12, no tu powyżej trochę rapu. No ale dobra, też sobie to kupmy. Czy w sumie jakieś mailboxy mamy? Tutaj ktoś mówi, że loteria jest co godzinę. No to nie wiem w sumie, czy 2 godziny, czy godzinę. Zobaczymy jeszcze to w sumie. A i tutaj takie gifty mamy. Tutaj elo, tutaj dla widza. No dobra, możemy coś tam rozdać. Możemy tam randomowo rozdać takiego czarma. Tutaj siema, o, i takie gifty. Tutaj pozdrawiam oczywiście dla mnie, taki Huge'ik, a więc dziękuję. Tutaj Polska, no i coś takiego mamy. Tutaj 8 też trochę powyżej rapu. Dobra, ile my tego mamy już teraz łącznie? 27, dobra, to jeszcze 2 razy tyle potrzebujemy tego. Dobra, dla odmiany sobie kupmy jajko. I znowu trochę scenów w dół idą. Oby się tak do 50 udało znaleźć teraz. No tutaj mamy za 50, dobra, to kupmy sobie... 2. Kupmy sobie 2 takie. 2 zawsze trzeba co odcinek otworzyć, żeby w końcu kiedyś trafić Huge Peta. Dobra, kupię te 50 kart i jeszcze zobaczymy, co dalej będziemy robić. Dobra, i tutaj gościu ma więcej tych kart. Trochę powyżej rapu, no ale ma 64, czyli tyle, ile potrzebujemy. Dobra, kupmy tyle i nam starczy na razie. Mamy już tyle, ile potrzebujemy. Pójdźmy w ogóle zobaczyć na tą loterię całą jeszcze. I tutaj musimy sobie pójść na 119 oczywiście. Powiem wam, że teraz ogólnie ten mój Huge może podrożyć, bo tych Huge będzie dużo mniej przybywać jakby tych Shiny. Gdzie ja mam tego Shiny? Tutaj. Chociaż no nie, no dobra, staniał i tak. Ale no może tak mocno nie będzie spadać z tym, albo może ktoś mi da za niego w końcu 500 milionów. Dobra, jakby możemy sobie tam wrzucić 2,5 tysiąca tych piketów czy coś, nie wiem. Za 2 dni się okaże, czy wygraliśmy, czy nie wygraliśmy, bo aukcja się dopiero, znaczy loteria się kończy dopiero za 38 minut. Ile w ogóle będzie mieć procent? Nawet nie wiadomo, ile procent mamy, bo się zbugowała całkowicie ta loteria. Dobra, mniejsza w tą loterię, na pewno jedno, co zróbmy sobie, to otwórzmy te meteorowe gifty sobie wszystkie. Zobaczmy, co nam z nich wyleci. Bo tutaj ten Huge'ik też chyba sporo warty jest, tak mi się wydaje, bo ich też jest dosyć mało, ale nam nie wyleci. W ogóle zobaczmy, ile tych Huge jest. Nie pamiętam, jak się nazywa, chyba Triceratop się nazywa ten Huge. Triceratop, no dokładnie tak, jest ich 599, a więc całkiem sporo. Dobra, ale do końca otwórzmy jeszcze te Dino Gifty, no i jeszcze te klucze spróbujemy, znaczy karty spróbujemy. Zobaczmy, czy tu nam coś wyleci, no i jeszcze będziemy mieć w sumie, ale nie wiem, czy to dzisiaj, opening tych Dino Giftów duży taki. Dobra, biorę się za te karty ponownie, proszę, dajcie mi jednego ładnego Huge Peta z tego tutaj. Jednego, nie chcę dużo Huge, chcę tylko jednego ładnego. Powiem wam, że troszeczkę mi to zajęło, ale teraz ostatnią kartę sobie rozwalamy. Zobaczymy, czy coś nam poleci. Jeszcze tu oczywiście mamy 2 jajka do otworzenia. Może z tych jajek coś nam poleci. Czy Forever Pack w ogóle mamy tutaj za 250 robuxów. Jeszcze nam się nie odświeżył niestety. Też coś na pewno z tym pokminimy, ale na razie sobie tutaj spróbujmy właśnie te jajko jeszcze rozwalić. Powiem wam, że ta mechanika jest fajna. Tutaj łatwo jest Huge zdobyć, ale komuś chce się te jajka rozwalać. To jajko powinno się rozwalać w 2 sekundy. Wtedy ta mechanika byłaby 100 razy lepsza. I dużo więcej by się pewnie dało zarobić na tych keycardach, bo ludzie wtedy chętnie by je kupowali, a tak to no to nie wiem, czy komuś się chce, ale dobra, ostatnią rozwalamy, no i nie ma tutaj. Nie wiem, czy mi wyleciał Huge Pet, bo nie sprawdzałem.
sprawdzałem tego, tylko sobie cały czas to rozwalałem, ale nie widzę niestety. Dobra, może z Exclusive jajek nam wyleci chociaż huge pet. Tutaj jedno sobie otwórzmy, zobaczmy, czy z tego jednego nam coś ciekawego wyleci jakiś huge petcik. No niestety nie, Mr. Krabs. Przynajmniej się zbiera do kolejnego Exclusive, znaczy huge jajka. Dobra, jeszcze tutaj to sobie otwórzmy i zobaczmy, czy z tego jeszcze coś nam wyleci. Huge pet. No nie, no znowu Mr. Krabs. Dobra, koniecznie sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla z mojego drugiego kanału, bo jest mega, mega dobry i do następnego.